tak, grupa zawodniczek się nie zmieniła. Ja jestem przeciwniczką tego, żeby budować, żeby ściągać ciągle zawodniczki i zawsze uważam, że i powtarzałam to, że mamy tu grono fajnych dziewczyn, które są bardzo utalentowane, tylko muszą uwierzyć w to, że potrafią, że są wystarczające i że tak naprawdę każda z nich ma właśnie swoje atuty, które trzeba wykorzystać. Trzeba się nauczyć to wykorzystywać na boisku przede wszystkim, pokazywać, nie bać się pokazywać tego, co się ma najlepsze. Dzięki ciężkiej pracy tak naprawdę myślę, że pokazaliśmy, że w Katowicach bez wielkich transferów, tylko systematyczną i ciężką pracą, zawodniczki są w stanie naprawdę spełnić marzenia i sięgnąć po coś, co dla wielu ludzi wydawało się niemożliwe. My przed meczem, przed sezonem założyliśmy sobie, że te najwyższe cele, że chcemy o nie walczyć i to też pokazuje, że tu jest grupa bardzo ambitnych dziewczyn, które nie wyznaczają sobie nisko poprzeczki, tylko zawieszają ją bardzo wysoko, ale potem pokazują konsekwentnie przez cały rok, że ciężką pracą można spełniać marzenia. Myślę, że każda z nas musiała sobie uzmysłowić to, że jesteśmy na ten moment gotowe i chcemy osiągnąć upragniony cel. Powiem szczerze, że nikt się nie spodziewał takiego sukcesu. Myślę, że przed rozgrywkami Ekstraligi nie byłyśmy w gronie faworyta, aby osiągnąć Mistrzostwo Polski. No tak, w Krakowie zdarzyła nam się porażka 4-3 niestety, ale uważam, że to był taki pstryczek w nos na początku sezonu i potem jakby wszystko już poukładałyśmy tak, jak powinno być i zaliczyłyśmy niesamowitą serię zwycięstw i uważam, że po prostu taka porażka na początku sezonu musiała się dla nas przydarzyć i to był tylko taki bodziec dla nas dodatkowy, żeby potem nastąpiła ta seria zwycięstw. Tak, byłyśmy dobrze przygotowane, to był tylko wynik, ale na boisku pokazałyśmy, że jesteśmy w formie i dalej to się potoczyło całkiem inaczej. Zrób zdjęcie. Jasne. Ej, czekaj, co to za zdjęcie? No nie ma kin w ogóle. Ja myślę, że wszystkie mecze z czołówką, Sosnowiec to są derby, to jest derby, gdzie trzeba drużynemu się pokazać charakter i myślę, że to są takie ważne spotkania, które mocno cementują zespół. Tam trzeba ambicje, tam nawet jak nie idzie, to trzeba pokazać charakter, zacisnąć i pokazujemy, ile waleczności jest w tej drużynie i dziewczyny są w stanie naprawdę przezwyciężyć i zawsze wracać do takich spotkań. Natomiast bardzo ważne są te mecze z Mistrzem Polski, jak graliśmy z SMS-em Łódź czy z Górnikiem Łęczna. To są marki w kobiecej piłce bardzo uznane z wieloma wspaniałymi zawodniczkami. A dziewczyny, wydaje mi się, że uwierzyły i uwierzyły w to, co prowadzimy, że tak naprawdę meczu nie wygrywają indywidualności, tylko jednostki, nie jednostki, tylko zespół. I to jest tak naprawdę ważne i pokazały, że ta praca i tak naprawdę współpraca całego zespołu jest czymś znacznie ważniejszym niż indywidualności na boisku. Jeśli będziemy współpracować i dążyć i wszystkie będziemy trzymać się wyznaczonego kierunku, to stać się drużynę na zdobycie Mistrzostwa Polski.
Uwaga! Tak najbardziej zapamiętam wygraną w Łęcznej, bo to była taka pierwsza nasza wygrana wysoka z czołową drużyną w tabeli i to właśnie nam pokazało też, uważam, że my możemy zwyciężać z takimi drużynami i z takim wynikiem. Szybki żart. Ani to jaka pogoda? W Miami 20, 29.
No limit? Profesjonalna, co chodzi? Nie, nie są tylko profesjonalistą, weźmy w mieście. Tak. A zrobimy zbliżenie na naszą ulubioną napastniczkę, która... Strzały, tak. Ile Patrycja ma lat? 20. Ile ty masz lat? Nie no, żartuję, Patty ma 16. Dobrze. Ja 21. Masz psa? Mam. Kota? Nie no, nie mam. Przypiszał. Ile się ma lat? 20. Ciekawostka o siłej. Nie umie gotować. Ta z ty ciekawostka o Maćku. O nie. No powiedz. No. Ja nie mam o ciebie ciekawostki. Jak wiewiórki lądują, to lądują jak superbohaterowie. Tak o. Ej, ale wam pokażę takiego mema. Ja to ładnie mówię. Ale dobrze. Dało z kawką. Rozrób zawsze musi być. Widziałaś Zosia, jak pani kapitan spędza zawsze, tak? No tu jeszcze nie ważne próby, to nie ważne, żeby w pasiatce nie była. No. Tak jest. Kasuj wszystkie po kolei. Złote rady. Ola! Nie, ja nie potrafię, tylko kopię lagę do przodu. Ej, ale my się nie dostosowujemy do przeciwnika. Przeciwnik dostosowuje się do nas. Tak, pamiętajcie. Bramkę na 1-0. Zanika jest na to życie, gdy była oznaczona na 14. Anika, kurkuli. Za, na wolne pole, bo jest miejsce tam. Jak się czułaś w puszczeniu drugiej bramki dla drużyny? Amazing. A dlaczego się nie uśmiechnęłaś? Jak to nie? Poczuła się... Ona po prostu wiedziała, że to formalność, nie? Przepraszam, możesz mi tak nie świecić. Na biały święty, wystarczy. Na treningach z zamkniętymi oczami tak jak się... Oj, ciężko mi powiedzieć. No na pewno mecz z Łodzią, mecz z Łęczną to były dla nas takie mecze. No jednak to jest przeciwnik z górnej części tabeli i takie zwycięstwa jak nad nimi naprawdę nas budowały jako zespół i uważam, że
to były piękne mecze dla nas, piękne chwile po tych meczach i to jak zagrałyśmy, pokazałyśmy się w tych meczach, to naprawdę to pokazałyśmy w nich, co jest w nas najlepszego. Ekipa rozrasta. No właśnie widzę, bardzo dobrze, no trzeba, trzeba ten poszerzać ilość kibiców. Kiedy się wjechali? Wczoraj o 19:00. O 4:00 rano my byli w Katowicach. Nowe korki? Nie, nie tak. A wy? Anna Kokol rozegrała w naszej drużynie już 100 meczów. Z tej okazji tego wyjątkowego jubileuszu. Myślę, że cała pierwsza runda tak naprawdę nas uświadomiła i pokazała, że jesteśmy w stanie to zrobić. Pierwszy mecz z UJ-em, który no, niestety nam nie wyszedł i go przegrałyśmy. Później seria tak naprawdę 10 meczów, których nie przegrałyśmy, nie straciłyśmy 3 punktów. I to nas tak naprawdę wzmocniło i ukształtowało.
Nie oszukujmy się, ten sezon nie był dla nas łatwy. Mieliśmy dużo ubytków personalnych, jeśli chodzi o cały sezon, ale każda dziewczyna, która wchodziła z ławki, pokazywała, że jest w stanie udźwignąć ten cel i jest w stanie gotowa, aby nam pomóc i aby razem z nami zrobić wszystko, aby zdobyć to Mistrzostwo Polski. I myślę, że tak naprawdę wszystkie razem pokazałyśmy i udowodniłyśmy, że tak naprawdę to drużyna jest ważna, nie jednostki, tylko jeżeli chcesz mierzyć wysoko, to musi być drużyna, dobra atmosfera i w każdym meczu musisz udowadniać, że jesteś tak naprawdę najlepszy. Dokładnie tak. Tu naprawdę wiele, wiele ciężkich momentów było w tej rundzie, bo tak naprawdę wypadła Anka Konkol z powodu kontuzji. Na samym finiszu wypadła nam Binkowska, Kozarzewska. To są trudne momenty dla drużyny, bo to są trudne momenty dla sztabu i dla drużyny, bo to są naprawdę kontuzje i takie, że tak powiem, ciężkie chwile dla zawodniczek. To zawsze każdego to boli i każdy to przeżywa. Jednak drużyna pokazała, że te wszystkie przeszkody tak naprawdę tylko nas cementują i dziewczyny pokazują charakter tak naprawdę mocny i są w stanie, każda jest w stanie wziąć odpowiedzialność za tą drużynę i co było widać w ostatnich meczach, nawet młode zawodniczki, które wchodziły, które może trochę trema zjadała, to jednak były w stanie wziąć tą odpowiedzialność i na swoje barki i pomóc drużynie i tutaj tak naprawdę to pokazuje, że przez cały sezon ciężko pracowały na to, żeby w tym danym momencie być gotowe, żeby pomóc też i dołożyć cegiełkę do tego mistrzostwa. Nie wystrzelała nikt. Ja słyszałem, że dzisiaj będziesz trenerem analitykiem. Dokładnie. Nie, specjalistą do spraw żywienia. Stresujesz się? Nie, ja się nigdy nie stresuję. Tylko się denerwujesz? Delikatnie. Okej. Okay. Jak nie masz wpływu na rzeczy, to potem się denerwujesz. To jest tak, jak z kranu ci kapie. Okej. Okay. Cię denerwuje to, że z tym nic nie możesz zrobić. Dobrze. Brawo. Ładniej się nie mogłeś dostać. Tak się bawi i wygrywa GKS! Hej! Kto wygrał mecz? Gieksa! Kto? Gieksa! Gieksa, Gieksa, brawo! No oczywiście wiedziałyśmy, że wchodząc w tą rundę, to tak naprawdę będzie runda decydująca o wszystkim i spodziewałyśmy się, że każdy mecz będzie najtrudniejszy i po prostu podchodziliśmy do tych meczów, no jakby to był ten najważniejszy mecz. No i niestety na koniec wydarzyły się przykre rzeczy, bo dwie kluczowe zawodniczki doznały kontuzji, ale my wiedziałyśmy, że nie możemy zwiesić głowy, bo i my pracowałyśmy i one pracowały na to, więc to i jest nasz sukces, jak i ich. Tylko grasz do Kingi, wiesz? Tylko tyle. Jest.
Ale o co chodzi? Ja tu tylko... Ja tu tylko sprzątam. Tak. Patrycja, chodź, bo ja muszę stąd iść. A się można przywitać, cześć. A. Kiedy macie piratów z Karaibów? Od zawsze, potem była przerwa i teraz znowu. Okej. Okay. Nie, bo teraz przede mną. Bo ja na końcu zawsze jakieś turbo doładowanie ma. Nie wiem co brała, ale musi być dobre. Wydaje mi się, że od początku też nie miałyśmy jakiejś dużej kadry, ale to też pokazuje wszystkim, że nie ilość się liczy, tylko jakość. Że to, że nas było mało, to każdy o tym wiedział, ale my, każda z nas była zdeterminowana i chciała z każdym meczem łapać te 3 punkty i no, doszłyśmy małą ilością osób, ale doszłyśmy do tego złotego medalu. No co to? Czy mogę stąd iść? Dawaj, żyjemy, głośno!
urlacie? Nie urlacie. Jezu! Patti! To teraz jak nikt nie idzie, mogę piłę? Maleska. Dawaj, dawaj, ej, głowy do góry, no! Nie przegraliście? Nie przegraliście? Odczak się bawi i wygrywa GKS! Są takie, jak dla mnie, dwie postacie, które bardzo dużo wniosły i tak naprawdę czasami nawet i w tych trudnych chwilach ciągnęły nas do góry. Więc to Patrycja Kozarzewska oraz Amelia Binkowska, która tak naprawdę no, miała tych bramek strzelonych bardzo dużo. Obydwie, mimo młodego wieku Patrycji czy nawet Amelii, to udźwignęły to, tak? I w tych trudnych chwilach były dla nas naprawdę tym wzmocnieniem i pokazywały, że potrafimy wygrywać nawet w tych słabszych momentach i wtedy, kiedy nam nie idzie tak naprawdę. Patrząc dalej, to jakby, no, tak jak mówiłam, było trudno, były trudne momenty, kiedy i wypadła Amelia, za chwilę tak naprawdę wypadła nam Patrycja, ale tak jak widać, no, to drużyna wygrywa takie trofea i w tym momencie właśnie to zostało pokazane, że mimo tego, że tak dwie ważne postacie nam wypadły, to cała reszta potrafiła to pociągnąć do upragnionego celu. Dobry. Ja tu się. Startujesz? Nie no, już jechać śmiało. Nie. Dobra, niech będzie. Będziesz miał szansę, wiesz. Cześć. Dobra, to jedyny. A dobra, żółwik, niech będzie. Dobra, to teraz żółwik tym razem. Cześć. 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 Chyba jak panik muszę nie krankę szybko. Jeszcze stara jak ta klasa, tak się wydaje. Wiem. Remis. Zamknijcie stary psychologię. Z której byście strony wyszły normalnie? A? Przecież tam mieliście wyjść. Mamy swoje wyjście. Możecie czekać dalej. Ładnie. Zrobimy wam przybicie. Siema. Tylko nie patrzcie, szans pierwszej piłkę nie uciekamy, tylko schodzimy za każdym razem, żeby
Gdzie?
po kolei jeszcze raz, bo nie wiem, czy to... Dziewczyny, charakter dzisiaj pokazany! Brawo! To było doskonałe przeżycie. Ja tego meczu nigdy nie traktuję jako porażki, która nam się przydarzyła. Nie wyszło nam wszystko w tym meczu, ale tak jak powiedziałam, to jest sport. To jest sport i tutaj zdarzają się słabsze dni, zdarzają się słabsze mecze w wykonaniu i zawodniczek, i że tak powiem, nas wszystkich po prostu. Parę rzeczy nie zagrało w tym meczu, ale na pewno jeśli chodzi o sam ten mecz, nigdy tego nie traktowałam jako porażki, bardziej jako kolejnego kroku. Kroku, jaki musieliśmy wykonać, żeby odnieść ten wielki sukces, bo te doświadczenia, jakie dziewczyny zdobyły dzięki temu kibicom, jacy się pojawili, ten doping, ta cała otoczka, to było coś fajnego i takie mega wsparcie, jeśli chodzi o kolejny mecz o Mistrzostwo Polski, bo tak naprawdę wiedziałyśmy, że bez względu na wynik i tak jeszcze wszystko jest w naszych rękach. Więc myślę, że dziewczyny zobaczyły, jak wiele ludzi w Katowicach kibicuje, jak wiele ludzi potrafiło się przekonać do tego, że ta kobieca piłka jest fajna, ile, że tak powiem, ludzi nas wspiera. Za to ogromnie dziękuję kibicom i każdemu, który pojawiał się na Bukowej, i wszystkim ludziom, którzy nas potem naprawdę w fantastycznej atmosferze witali na Bukowej. No tak, oczywiście. Po tym meczu był taki trochę niedosyt tego wszystkiego, bo fajnie by było świętować tutaj przy kibicach to Mistrzostwo Polski, no ale niestety odłożyliśmy to w czasie, tak to się wydarzyło, więc no ale to, jaka tu panowała atmosfera, ja wychodząc na boisku mówię, o kurde, tak sobie w myślach, że naprawdę super to wyglądało i jak się patrzyło na trybuny, to po prostu taka ekscytacja, tak to wszystko nas niosło, no ale niestety nie udało się, ale to, jaka tu była atmosfera, to naprawdę, no... No, nie wiem aż jak to opisać, bo to było niesamowite. Pierwszy raz miałam też przyjemność grać przy takiej publiczności i to jak pod kibice z trybun, jak to wszystko tam, tak sam głos i siebie nie słyszałyśmy też na boisku i to tak po prostu naprawdę taka ekscytacja ogromna, naprawdę jak ja wyszłam na murawę i dziewczyny też to samo mówiły, że po prostu ogromna ekscytacja, jak potrafiliśmy tak zapełnić trybuny i że to jednak było tak dla nas, no takie... Niesamowite po prostu, nawet nie wiem jak to opisać, no szkoda, że nie udało się tego tu świętować, ale udało się świętować w Koninie, no ale naprawdę dziękuję kibicom, że byli na tym meczu, bo to było coś dla nas niesamowitego. Czemu nie? Nie. Ale uśmiech na twarzy jest. Nie fotogeniczna, dobrze. A, przestań. A potem jakie fajne zdjęcie. Ja jeszcze ci ani razu tak nie powiedziałam, bo takiego znaczy, nie ja mówię ogólnie. Czekam, cały czas czekam. Cały czas czekaj. Dzisiaj nie czekaj. Ja też. O. Cześć, Macie. Ja słyszałem, że dzisiaj masz urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ja tylko marzę o to, żeby podnieść ten poziom. No. W końcu dzisiaj mi się to... Uda ci się. Trzymamy kciuki. Dziękuję. No nie ma co się wstydzić. Nie ma co się wstydzić, a poszła.
Dawaj, wykorzystaj całe boisko! Trzeba uważać. Jedna kamera będzie przez 90 minut nagrywać po prostu wasze reakcje na ławce. Nie? Kurde, ja się odpalę. A nagrałeś ostatnio, jak mnie przewróciłeś, nie? W którym momencie? Po trzeciej bramce. Po trzeciej bramce? Tak, tak. Ty zawsze po bramce tak, yeah. Co? On zawsze po bramce tutaj, yeah. No, ten mecz no, nie poszedł po naszej myśli, ale właśnie te uczucie, jak kibice dopingowali nas, to jest bardzo takie wspierające i no, każdy by chciał zagrać przy takiej publiczności i to tylko pomaga. To nie jest tak, że to jest stresujące, tylko ci ludzie przychodzą, żeby obejrzeć nasz mecz i nas wesprzeć w tym, więc to tylko buduje.
Myślę, że tak naprawdę ten mecz pokazał nie tylko nam, ale całej Polsce, że kobieca piłka idzie w bardzo dobrą stronę i w dobrym kierunku. Tak naprawdę pełna trybuna ludzi, którzy nas dopingowali i wierzyli w to, że możemy zdobyć to Mistrzostwo Polski, pokazało nam, że to marzenie jest ogromne nie tylko dla nas, ale też dla innych ludzi, którzy otaczają nas i którzy wierzą w ten klub i wierzą w to, że ten cel jest do osiągnięcia. Państwo, tu się ruszył późny gwizdek z seryjnej hutny pani Abdy Adamski, który zakończył pojedynek pomiędzy GKS-em Kładowice a Śląskiem Wrocław. Dziś po raz pierwszy niestety padła twierdza do koła. Pierwsza porażka w naszych pań. Orlen Ekstralidze w tym sezonie. Moi drodzy, naprawdę proszę o gromkie brawa dla naszych pań. Niech uwierzą w to, że damy radę to wszyscy razem zrobić. Jedna porażka nic się nie dalej, mamy puchar w grze i dalej możemy zdobyć mistrzostwo, więc teraz ej, głowę do góry, ta porażka, ej, to jest coś, co jak najbardziej, dwie nam się zdarzyły w sezonie, to jest trzecia. Pierwsza, ej, w dziesiątkę potrafiliście stwarzać sytuację, potrafiłyśmy dalej udźwignąć ten mecz. Nic się nie dzieje, no kartka za takie coś, zdarzają się takie mecze, zdarzają się trudne mecze, nic się nie dzieje, dalej walczyłyśmy, kurwa. Padło, taki jest sport. Nie zawsze się da. Czasem jest to, że jest przeciwnik lepszy. One padły, ej, nic się nie dzieje. Dalej jesteśmy drużyną, ej. Wszystko w naszych rękach i przede wszystkim w naszych głowach. Więc mamy dwa tygodnie, żeby się przygotować, wyleczyć. Ej, i na koniku jedziemy, że wrócimy tu z tym pucharem. Ja w to wierzę, więc dawaj, dawaj, dawaj! Obsesja do celu, dziewczyny. Za dwa tygodnie tu mamy puchar złoty i nic się nie stało. Dokładnie tak. Dawaj. I głowę do góry. Dawaj. Ej, ostatnia kolejka, dalej jesteśmy liderem. Wszystko od nas zależy. Nic się nie dzieje, naprawdę. Łatwo nie będzie, nigdy. To jest sport, zawsze może się potoczyć różnie. Tu na pewno ja powiedziałam, że jesteśmy bogatsze, to co wcześniej, te dwa spotkania z dużą presją, bo i mecz w Łodzi, i mecz właśnie ze Śląskiem u siebie, to były dwa takie przetarcia i ja zawsze mówię, jeśli uczyć się wyciągać wnioski, jeśli gramy o mistrzostwo, to musimy to robić bardzo szybko i myślę, że dziewczyny oswoiły się z tą presją już przez te dwa, tak naprawdę dwa tygodnie i dwa ciężkie spotkania ligowe. Plan na ten spotkanie mieliśmy jak najbardziej. Ja uważam, że sportowo byliśmy na pewno gotowi, żeby to mistrzostwo i ten mecz wygrać. Wszystko było w naszych głowach, ale tak jak powiedziałam, tutaj chyba te dwa wcześniejsze mecze były kluczowe w tym, że na Koninie tak naprawdę przypieczętowałyśmy w wielkim stylu to mistrzostwo. Może i nie każdy by sobie poradził, ale my wiedziałyśmy tak naprawdę, że to jest nasze ostatnie 90 minut w tym sezonie i
to jest o 90 minut Mistrzostwo Polski, że ten mecz musimy wygrać tak naprawdę i chcemy go wygrać, więc no, w głowach sobie układałyśmy scenariusz, że będziemy podnosić to Mistrzostwo Polski, bo no, już zrobiliśmy tyle kroków do tego i został ten ostatni, to ostatnie 90 minut, więc no, musiałyśmy być świadome po prostu tego, że ten mecz musimy przychylić na swoją korzyść i od początku go ułożyć w takim scenariuszu, jaki my byśmy chciały i udało się to, wygrywamy w Koninie i to z gatunku był ciężki mecz, bo Konin też walczył o trzymanie, więc to nie był łatwy mecz, więc ale udało się ułożyć go tak, jak my byśmy go chciały i tak, jak byśmy przygotowane, więc cieszymy się. Co tam, jak się biegało po Koninie? Ja już swoje wybiegałam, teraz dziewczyny. Teraz dziewczyny. Jak tam w ogóle wszystkie pesy jest, czy... No tak, cały czas staramy się nakierować, że mają się przede wszystkim cieszyć. Bo kamera jest. Siemano. Dzień dobry. Dobra. Hej. Trzymamy kciuki.
to dostałeś. Nie ma wstydu na ziemi, brawo! O to chodzi. Aż skaczę z radości. Czekajcie, jeszcze na pewno kręcę, zobaczę co tu jest. O, jakie eleganckie, dobra, uwaga. O, tu to mam, tu mam. Daniel. Nie no, słabe, słabe. Jak słabe? No nie widać aniołków. Dobra. Czego nie widać? Ale to płynę, płynę. Ej, pomóż mi. Nie mam siły. To nie było łatwe spotkanie. Czy więcej stresu, czy energii kosztowało? Ale misja zakończona sukcesem. Ja się cieszę. Ale ten, jak wygrałeś, to umierałaś na boisku. Umierałam trochę, ale pan. Ale pan to ma mnie. Ale pani trener! Zostawiamy, oddaję.
dajemy. Było mi nie ma. A bo to tak to za nami idzie. Mamo, nie wracam na noc. Ja muszę chemię zaliczyć jutro. Mogę też? No, zapraszamy. Proszę, Kretko, zobacz. Zdrówko. Ej, mogę. Niech pozdrowi do kulis. Niech pozdrowi. Nie chcemy sobie. Nie. Mamy jednego super kibica. Tak jest. Noc, niebo pełne gaz. Każdy noc, nagle zmienia. Tego, bo tu nie ma mowy, tu nie ma nic przygotowanej żadnej mowy. Powiem tak, to jest jedyna rzecz, której się nie przygotowałam, chociaż wiedziałam, że to nastąpi, bo wiedziałam, że to mistrzostwo zrobicie, ale my, powiem my, tak. My, no to my. Jakie dziękuję! To jest już naprawdę, ej, żeby grać, nie? Jeszcze dużo roboty, ale GKS!
jest Gieksa! Gieksa najlepsza jest! Gieksę trzeba szanować! Gieksę, a to nic jest! Dużo Polski jest Gieksa! Gieksa najlepsza jest! Gieksę trzeba szanować! Gieksę, a to nic jest! Dużo Polski jest Gieksa! Trzeba szanować, Gieksa od tego jest. Myślę, że te emocje są wspaniałe i to, że zdobyłyśmy tytuł mistrza Polski, to jest naprawdę ogromne osiągnięcie, a to, że zrobiłyśmy to dla takiej marki, jakiej jest GKS Katowice, to mnie napawa dodatkową dumą, bo to praca w takich klubie jak GKS Katowice to było spełnienie moich marzeń, a jeśli mogę dla tego klubu razem z drużyną możemy zdobywać takie trofea i tworzyć historię sekcji kobiecej, to myślę, że jest to naprawdę wielki powód do dumy. No, na pewno teraz po tym, jak opadły trochę emocje, to taka ogromna duma przede wszystkim z dziewczyn i z tego sztabu, jaką pracę poświęciłyśmy, żeby osiągnąć ten sukces. No na pewno duma. Jesteśmy szczęśliwe, że udało nam się osiągnąć Mistrzostwo Polski i przez ten cały rok pracowałyśmy na to i w końcowym efekcie udało się osiągnąć i podnieść ten upragniony puchar. No, dla mnie osobiście to jest spełnienie marzeń, bo uważam, że każda piłkarka na poziomie Ekstraligi dąży do tego, żeby właśnie mieć ten złoty medal. Cześć, cześć. Witam serdecznie na śniadaniu prasowym prezydenta miasta Katowice, ale tutaj najważniejsze są piłkarki klubu GKS Katowice, także jest mi bardzo miło powitać prezydenta miasta Katowice Marcina Krupę. Moi drodzy, właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o tym, kiedy ostatni raz żeśmy się tutaj widzieli na 27 piętrze. Było 5 lat temu. Pamiętacie wtedy, co żeśmy tutaj mówili, o czym żeśmy dyskutowali? Wtedy wchodziłyście do Ekstraklasy, a naszym wspólnym życzeniem było to, żeby jak najszybciej w tej Ekstraklasie wejść na szczyt. No, zrobiłyście to szybciej, niż się by komukolwiek wydawało. Muszę powiedzieć, że jestem wam za to bardzo, ale to bardzo wdzięczny i bardzo wam dziękuję za to. Za te emocje, które dostarczyłyście nam wszystkim, katowiczanom, też kibicom, którzy no, nie wywodzą się z naszego miasta, ale kibicują bardzo mocno GKS-owi Katowice, no i wam. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć najważniejsze słowa, że jestem bardzo dumna z tej drużyny. Chciałam bardzo podziękować zawodniczkom całym moim sztabowi, bo to tak naprawdę one zrobiło pełną pracę, pokazało wytrwałość, zaangażowanie i wielką wolę walki, tak naprawdę, że trzymało się przez cały sezon, cały rok, bo to nie te ostatnie mecze, ale cały rok, trudne momenty, a dalej trzymało się wyznaczonego przez nas kierunku, przez sztab i przez siebie tak naprawdę. I pokazało, że można zmieniać ciężką pracę, można zmienić marzenia w rzeczywistość i dokonało czegoś niewiarygodnego. Ludziom, którzy pracują w klubie, całym udziałowi marketingowi, którzy promują nas tak naprawdę na wszystkich portalach i którzy wkładają serce w swoją pracę. Dziękujemy miastu Katowice, panu prezydentowi i panu wiceprezydentowi za to, że zawsze czuliśmy się wsparcie, za to, że możemy się rozwijać i możemy dążyć do celu, który sobie wyznaczyłyśmy. No,
Tak, miałam przyjemność grać z Karoliną i na pewno to, jako jest, taką, jaką jest teraz trenerką, miało przełożenie to, jaką była piłkarką. Też zna jakby szatnię od podszewki i no, ten cały zespół, który był budowany od samego początku, ten fundament, to ona je też stanowiła i wiedziała, jak wygląda szatnia, jak wygląda atmosfera między dziewczynami i wiedziała, jak powinna budować tą drużynę, jak nas pokierować i po prostu jako trenerka ma tą smykałkę do tego. Ma bardzo dobry analityczny i taktyczny umysł, więc uważam, że jako trenerka nic jej nie brakuje, więc będzie teraz po prostu zdobywa doświadczenie i wydaje mi się, że skończy gdzieś wysoko, a poprowadziła nas do Mistrzostwa Polski i jesteśmy jej za to wdzięczne, że poświęciła swój czas dla nas i uważam, że miało to duży jakby przekład na naszą drużynę, że była też piłkarką i była z nami w szatni. Wydaje mi się, że swoim charakterem, tą osobą, jaką jest do każdego z nas, każdej z nas. I wydaje mi się, że też tym, że kiedyś też była zawodniczką, też była w tej szatni i wie, jak my się czujemy, jak to jest się czuć w połowie sezonu, w połowie rundy, że myślę, wydaje mi się, że tym tak najbardziej, też swoim charakterem, swoją osobowością. Myślę, że to, że Karolina przez wiele lat grała na bardzo wysokim poziomie, czuła tą szatnię, wiedziała, jakie mamy oczekiwania, w jaki sposób można do nas dotrzeć, myślę, że jej to tak naprawdę pomogło w tej pracy trenerskiej. Wykonała z całym sztabem szkoleniowym bardzo trudną pracę. Naprawdę były momenty i te dobre, i te gorsze, bo zdarzyły się porażki. Ale Karolina zawsze wiedziała, jak nas podnieść na duchu, jak pokazać wartość naszej drużyny, abyśmy w kolejnym meczu potrafiły wyjść i pokazać, udowodnić, że stać nas mierzyć bardzo wysoko i stać nas na to Mistrzostwo Polski. Na pewno dalej chcemy pracować, to jest konsekwentnie chcemy pracować nad tym, co tu sobie założyliśmy i kolejny sezon będzie bardzo ciężki, ale wierzę, że te też udane. Jest jeszcze wiele rzeczy, które chcemy wprowadzać i myślę, że zawodniczki chcą, lubią te wyzwania, zdobyły Mistrzostwo Polski, więc wiedzą, że nie ma rzeczy niemożliwych i będziemy walczyć na pewno w przyszłym sezonie dalej o obronę tytułu, a Liga Mistrzów i reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej w tym momencie to jest spełnienie marzeń każdej zawodniczki. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to mamy wielkie ambicje. Ja osobiście chciałabym trafić na wielkie marki, bo jeśli grać, to jeśli mamy się mierzyć i walczyć w sporcie, to z najlepszym. Dzięki.